Annuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Świadectwo wiary w Kościele. Wspólnocie Prorockiej, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 13 maja 1992 roku. W poprzednich katechezach była mowa o Kościele jako świętej i organicznie ukształtowanej społeczności kapłańskiej, która aktualizuje się przez sakramenty i przez cnoty. Był to komentarz do fragmentu Soborowej Konstytucji Lumen Gentium poświęconego tożsamości Kościoła. W tej samej Konstytucji czytamy również, że święty lud Boży ma udział także w prorockiej funkcji munus, Chrystusa szerząc żywe o nim świadectwo, przede wszystkim przez życie wiary i miłości, i składając Bogu ofiarę chwały owoc warg wyznających imię Jego. A więc, według soboru, Kościół posiada charakter profetyczny, mając udział w tej samej funkcji prorockiej Chrystusa. O tym charakterze mówić będzie obecna Katecheza oraz następne na podstawie cytowanej konstytucji dogmatycznej, w której sobór najdobitniej wykłada tę naukę. Dzisiaj rozważymy pewne prawdy, które leżą u podstaw świadectwa wiary kościoła. Tekst soborowy charakteryzując Kościół jako społeczność prorocką, łączy ten charakter z funkcją świadectwa, dla dawania którego został założony z woli Jezusa. Mówi bowiem Sobór, że Kościół szerzy żywe świadectwo o Chrystusie. Znajdujemy tu oczywiste odniesienie do słów Chrystusa zawartych w Nowym Testamencie. Odwołajmy się najpierw do słów zmartwychwstałego Pana skierowanych do apostołów, a zapisanych w dziejach apostolskich. Gdy Duch Święty stąpi na Was, otrzymacie Jego moc. I będziecie moimi świadkami. W tej wypowiedzi Jezus Chrystus podkreśla, że aktualizacja w funkcji dawania świadectwa, która jest szczególnym zadaniem apostołów, pozostaje uzależniona od zesłania obiecanego przez niego Ducha Świętego, co dokonało się w Dniu Pięćdziesiątnicy. W mocy tegoż Ducha Prawdy, parakleta, świadectwo o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym staje się udziałem, i zadaniem także innych uczniów, a w szczególności niewiast, które wraz z Matką Chrystusa są obecne w Jerozolimskim Wieczerniku i należą do pierwotnej wspólnoty kościelnej. Niewiasty ponadto zostały już uprzednio wyróżnione one bowiem były pierwszymi świadkami Chrystusowego zmartwychwstania i pierwsze o nim zawiadomiły innych. Kiedy Chrystus mówi do apostołów: Będziecie moimi świadkami wskazuje na świadectwo wiary w znaczeniu szczególnym i niepowtarzalnym. Byli oni bowiem świadkami naocznymi czynów Chrystusa, na własne uszy słyszeli wypowiadane przez Niego słowa, od Niego przejęli bezpośrednio prawdy Bożego objawienia. Na to, co widzieli i słyszeli, pierwsi odpowiedzieli wiarą. Tak jak Szymon Piotr, gdy w imieniu Dwunastu wyznał Jezusa Mesjaszem, synem Boga żywego. Kiedy indziej zaś w pobliżu Kafarnaum, gdy w chwili zapowiedzenia tajemnicy eucharystycznej niektórzy zaczęli odstępować Jezusa, tenże Szymon Piotr nie wahał się oświadczyć. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. To szczególne świadectwo wiary apostołów było darem z wysokości, nie tylko dla nich samych, ale także z kolei dla innych którym mieli świadectwo to przekazać. Jezus powiedział im: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Stąd też w chwili krytycznej zapewnia Piotra: Ja prosiłem za Tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci. Można więc powiedzieć na podstawie tych wymownych kart Nowego Testamentu, że jeżeli Kościół, jako lud Boży ma udział w prorockiej funkcji Chrystusa, szerząc żywe o Nim świadectwo, jak czytamy w dokumentach Soboru, to takie świadectwo wiary Kościoła znajduje swój fundament i oparcie w świadectwie apostołów. To świadectwo jest dla munus propheticum ludu Bożego pierwotne i podstawowe. W innym dokumencie Soboru Konstytucji Dei Verbum czytamy, że apostołowie nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego dzięki jego sugestii. Również inni razem z dwunastoma wykonali polecenie Chrystusa i dali świadectwo swojej wiary w Ewangelię. Ci apostołowie, jak Paweł, i mężowie apostolscy, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. A co przez apostołów zostało przekazane, obejmuje wszystko to, co przyczynia się do prowadzenia świętego życia, przez lud Boży, i pomnożenie w nim wiary. I tak Kościół w swej nauce, w swym życiu i kulcie, uwiecznia i przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym On jest i to wszystko, w co wierzy. Jak widać, Sobór uznaje, że istnieje ścisła więź pomiędzy Kościołem, Apostołami, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Stanowi ją ciągłość między tajemnicą chrystologiczną a instytucją apostolską i kościelną, tajemnicą zawierającą w sobie obecność i stałe działanie Ducha Świętego. Właśnie w Konstytucji o objawieniu Bożym Sobór formułuje prawdę o tradycji, poprzez którą świadectwo apostolskie trwa w Kościele jako świadectwo wiary całego ludu Bożego. Tradycja ta, wywodząca się od apostołów, rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak słów przekazanych, już to dzięki kontemplacji oraz dociekaniu wiernych, którzy je rozważają w sercu swoim. Już też dzięki głębokiemu doświadczalnemu pojmowaniu spraw duchowych. Już znowu dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Albowiem Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy Bożej, aż wypełnią się w nim słowa Boże. A więc zgodnie z Soborem, to dążenie do pełni prawdy Bożej, pod opieką Ducha Prawdy, Aktualizuje się poprzez zrozumienie, doświadczenie, czyli doświadczalne pojmowanie spraw duchowych oraz nauczanie. Maryja jest również w tej dziedzinie pierwowzorem dla Kościoła, jako że pierwsza zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Pod wpływem Ducha Świętego wspólnota wyznaje swoją wiarę i wyraża prawdę wiary w życiu. Z jednej strony, cały Kościół stara się lepiej zrozumieć objawienie, przedmiot wiary, poprzez systematyczne studium pisma świętego oraz stałą refleksję lub medytację nad głębokim znaczeniem i wartością Słowa Bożego. Z drugiej, Kościół daje świadectwo wiary własnym życiem, ukazując konsekwencje i konkretne stosowanie objawionej nauki oraz wielką ich wartość dla ludzkich postaw. Nauczając przykazań ogłoszonych przez Chrystusa, postępuje wytyczoną przez niego drogą i ukazuje wspaniałość ewangelicznego posłannictwa. Każdy chrześcijanin powinien przyznać się do Chrystusa przed ludźmi w jedności z całym Kościołem i wyróżniać się wśród niewierzących nienagannym postępowaniem, aby doszli do wiary. W świetle tego nauczania soboru, dzięki wspólnotowemu świadectwu wiary w Kościele rozwija się i jest przekazywany ów zmysł wiary poprzez który lud boży uczestniczy w prorockiej funkcji Chrystusa czytamy w lumen gentium albowiem dzięki owemu zmysłowi wiary wzbudzanemu i podtrzymywanemu przez ducha prawdy lud boży pod przewodem świętego urzędu nauczycielskiego za którym wiernie idąc już nie ludzkie lecz prawdziwie boże przyjmuje słowo Niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym. Wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu. Tekst soborowy uwydatnia, iż zmysł wiary jest wzbudzany i podtrzymywany przez ducha prawdy. Dzięki temu zmysłowi, w którym owocuje namaszczenie Boże, lud Boży pod przewodem świętego urzędu nauczycielskiego. Niezachwianie trwa przy wierze. Ogół wiernych mających namaszczenie od świętego nie może zbłądzić w wierze, i tę szczególną swoją własność ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów, aż po ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów. Warto zauważyć, że z tekstu soborowego wynika jasno, iż owa zgodność w sprawach wiary i obyczajów nie jest pochodną referendum czy plebiscytu. Zrozumieć ją w sposób właściwy można tylko wtedy, gdy zachowuje się w pamięci słowa Chrystusa. Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.